Siema, siema, jestem Riot GP, to jest kończnik z naszej serii Podwórko Kolonisty i witam was w tym odcinku, jakże cudownym, ponieważ będę mógł już was za chwilką pokazać remoncik chaty, co się tam dzieje i tak dalej. Dziś jestem ponownie sam, bo Krzyku znowu w Kastoramie wybył, no i szuka z rzeczy tam jakiś do chaty, chyba też tam w kuchni, coś takiego, więc no wiecie jak to jest, nie? Krzyku mocno w rozjazdach, nie? Zaczęła się nagrywać odcinek, także fajnie. Słuchajcie, witam też czat cały tutaj zgromadzony, ludzi na czacie, właściwie widzów i was też zapraszam na ten czat jak coś, bo możecie tu wpaść w każdej chwili od poniedziałku do piątku, od 17 do 22 streamujemy. Jeśli coś by się zmieniało, no to oczywiście będę tutaj was informować, ale jak coś zapraszam serdecznie. Przy okazji stawcie też łapeczkę w górę pod tym odcinkiem, bo myślę, że będzie fajny. Dzisiaj też będziemy sobie kosić kukurydzę, jak widzicie jestem przyszykowany, to wszystko już wyporczyłem sobie przystawkę do kukurydzy do New Hollanda i dziś nie będę właśnie działać. No minus taki, że Krzycha nie ma, ale z drugiej strony, no byłby tylko odwóz, ewentualnie Krzychu mógłby też na polu innych robić, a tak to trzeba tylko jedną osobę. Więc to szkoda, że Krzycha nie ma naprawdę, ale wiecie jak to jest, gdzieś tam na łączach nas zrywa znowu na poprzednim odcinku, nie? Także sobiutko. To co? Może on pokaże ogólnie co się dzieje? A! Przy okazji! Tobie jej tracker, dzięki uprzejmości tutaj na ostatnim odcinku Sharpiego. W końcu mi to działa tak jak powinno, więc proszę bardzo. Jest wychylanie się, wszystko tutaj sobie działa tak jak powinno być. O! Widać? Widać? Tylko na kamerę muszę sobie dać taką powiedzmy i wtedy jest naprawdę spoko, nie? Także super, wszystko fajnie, w końcu działa i jest git, także dziękuję raz Sharpie, bardzo miło dla niego. Dobra, słuchajcie, co tu wygląda? Co tu widać na naszej gospodarce? No, jak zwykle remontami pogania. Tu jakieś płytki przyjechały jeszcze ostatnie tam coś, tu jakieś tam drewno sobie coś tam robili. Tu trochę jeszcze zostało jakichś innych pierdół w kartonach. O, tutaj fachowcy szpachle zostawili. No patrz, konserwy. Ja wiem, że jedzenie jedzeniem, nie? Ale no kurde. Mogli po sobie posprzątać panowie, no ale ufam, że po prostu tak to wygląda. Z tego co wiem, Krzychu już chyba z fachowcami montował coś do łazienki, ale jeszcze nie mówił mi co, więc za chwilkę sobie zobaczymy jak to wygląda. Wejdziemy sobie na chatę tylko. A, właśnie też pewnie to, o, już macie taki spoiler. Mamy też białe już włącznik jak widać, wymieniliśmy sobie z tych czarnych na białe, więc to ponoć lepsze, nowsze, nie? Słuchajcie. Jeszcze drzwi nie ma, ale za chwilę będą. Zobaczcie co się dzieje tutaj, nie? W końcu mamy fajnie wymienione tutaj panele, na nowe panele. Mamy też biały wystrój. No góra chyba się została, ale to wiecie. Robią cały czas panowie, także mamy białe ściany. Teraz tak to wygląda. Spoko się, jest taki fajny kontrast do naszych tutaj parapetów i okien. No i będziemy sobie dalej może. O, tak wam pokażę jeszcze jak to wygląda. Tam do łazienki pójdziemy potem, bo chcę wam pokazać efekt wow, którego sam też nie widziałem, więc chcę zobaczyć go zaraz z wami, nie? Co tutaj? No wszystko tu widzicie, fajnie ogarnięte jest. Wszystko już te jedynki brzydkie pozrywane. Tu właśnie mamy też już salon, więc spoko. O, tu jak ktoś zapytacie co to jest takie to? To są listwy. To są listwy, tędy lecą kable. Elektryk doradzi, żeby nie były na dole, a na górze, bo jak zacznie lać, no to po kablach niebezpiecznie, dlatego są tutaj te listwy. Wiecie co chodzi, nie? No i w kuchni chyba nic na razie nie ma. Te same panele są położone, więc wszystko właśnie jesteśmy tak samo sobie ogarnęli. Żadnych płytek w kuchniach nie robiliśmy, po co to potrzebne, nie? Panele i elo. No i taki mamy widok na ten, na razie, więc spoko. Czekamy jeszcze tutaj na jakieś rolety. Światełko. Żerandol babciny jeszcze jest? O, jeszcze działa, także panowie to jeszcze muszą nad tym popracować. Dobra, i wejdziemy teraz do łazienki. Więc uwaga, proszę zobaczyć co się dzieje. Patrzcie to, nowiuszkie płytki. No normalnie marmury położone tutaj są. Proszę bardzo, nowiutka wanna. I nowiutki. Co jest? To jest złoty sedes? Czemu to jest złoty sedes w ogóle? Wiesz, Krzych miał kupić pod kolor wszystko. Patrz co się dzieje. Nie, czekajcie, to tak nie może być. Ja dzwonię do Krzysztofa. Dajcie mi sekundkę. Halo, wybiera numer. Halo, Krzysiek, jesteś tam? Halo? Halo? Słuchaj, dlaczego jest złoty kibel u nas w chałupie? Jak to złoty? No chciałeś taki podobno. No chciałem, żeby było na bogato, ale nie na złoto, no co ty, jak to wygląda? No to dobrze to wygląda, jaki masz problem? Słuchaj, weź, jak jesteś w Kastoramie tej tam? Jesteś, nie? No w Kastoramie, no. No, weź tam, bo zapytaj, czy mają podobny, tylko w kolorze, tak żeby był. A ten oddaj, kurde, taki, bo to wygląda... Taki sam, żeby tylko kolor zmienić, mówisz? No, inny kolor trzeba. No to jest tragedia, nie? To był chyba ostatni, wiesz? Nie wiem, no. Nie wiem.
Dobra, słuchaj, bo ja mam na linii tutaj z Los Angeles, mnie dzwonią, że na Oscara idę, nie? No, no, no. Także muszę się rozłączyć i ten. Do następnego tam. No dobra, to ja tu pogadam. Nie, ale weź, zmień ten kibel, bo to wygląda tragicznie, nie? To wygląda jak naprawdę słabo, nie? No dobra, 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 zobaczymy. No, dobra, dobra, bo mówię, idę Oscara odbierać. No, na razie, cześć. No, na razie. No i ten, i Krzychu, słyszeliście co powiedział, nie? Ogarnie na sobie, nie? Tam wszystko co trzeba, no ale fajny kibel, kurde, taki złociszy. Ale nie no, no nie no, bez jaj, no złoty nie będzie pasował, nie? Przepraszam, przepraszam was za to co się dzieje, ale po prostu nie jestem w stanie chyba tak ten. Dobra, zamykamy, niech sobie panowie robią. A wiecie co, otworzę może drzwi, niech się wietrzy te tynki wszystkie nowe. O, kot nam porosł trochę. To się kameruje dekawka, a jak? Ja go opram na głowie. Dobra, słuchajcie, wsiadamy. Ja pozdrowiam 16 sobie. Co to jest jakaś nalepka? A nie, to klamka po prostu. Siadam sobie tutaj do tej maszyny. Jedziemy sobie już, tak prawowicie jedziemy sobie na pole. Na którym to oczywiście będziemy sobie wiecie, już pracować. Jedziemy po kukurydzę, kosić kukurydzę już tak na ziarno. Nie wiem ile tam tego będzie, Krzychu ponoć tam się postarał jak chodzi o obornik i ogólnie o pH. Także coś tam powinno trochę być tego więcej, tego ziarna. No i co? Ziarno, które zgromadzimy, właściwie od razu idzie na sprzedaż. Tak żeśmy sobie postanowili, po prostu nie będzie tego trzymać. Więc mam nadzieję szczerze, że coś tam ukosimy troszeczkę. Jeśli jakoś tam najmiar nam się uda. Wiecie co, ja bardzo tutaj chciał jedną rzecz ogarnąć sobie, bo mam teraz właśnie takie urządzenie, taki sprzęcik i możemy zrobić sobie tak. O, i teraz jest świetnie. Przepraszam serdecznie, ale jednak mi się lepiej gra z perspektywy takiej, kiedy mam widoczną kierownicę w ten sposób, a nie właśnie, że muszę tak robić, nie? Tak, kiedy spod byka, bo to jest słabo. No, także dobra. Co też się w ogóle zdarzyło nowego? Bo tak jadę i wam pokazuję, ale nie pokazałem nowych rzeczy. Oczywiście odmalowaliśmy mnie i umyliśmy w końcu przyczepę. Był serwis, pomyślałem jednak z Krzychem, zrobił mi to przed zimą, więc już zrobiliśmy to na przełomie właśnie tutaj października. I mamy to w końcu załatwione. Także za chwilkę tam wysiądę i wam pokażę jak to wygląda. I pytanko do was od razu. Czy taki zestaw tandemki z skrzyniówką jest według was ok? Czy raczej sama tandemka i sama skrzyniówka? Bo wiem, że raczej się nie spotyka tandemki podczepionej do... czy skrzyniówki podczepionej do tandemki. Ale zapytam was w końcu, może jesteście fachowcy bardziej niż ja. Więc jak ktoś to dawajcie znać. Czy według was tak się powinno grać, czy nie? Nie, tak się powinno jeździć, czy nie? Może nawet wy na czacie napiszcie, czy u was tak to działa, że mamy podczepione dwie przyczepy do jednego, nie? Całego zestawu. Bo ja osobiście uważam, że trochę to nie pasuje, ale z drugiej strony to przeszkadza, nie? Więc też tak, no nie wiem, nie? W sumie mam teraz taki lekutki dylemat, nie? Dlatego dajcie znać. Dobra, a my sobie tu zakręcamy. O, tu trochę po pryskach było, widzicie, gdzieś tam od tych herbicydów. To herbicydy czy pestycydy? Nie, herbicydy, nie? No i tu widzimy naszą, o czym się okazuje, już kukurudza nasza. Kawałek pola tu jest, hektaru dokładnie nie pamiętam, ale za chwilkę wam wszystkim tutaj powiem. Chyba tak będzie ok, jak sobie staniemy, wiecie, bo ja też nie chcę... Dobra, zgasimy sobie. Aby tylko tu jakoś sobie wjechać, nie? Bo tam potem będziemy mieli... No, starczy chyba. Więc dobra, jak to wygląda? Proszę bardzo. Odmalowana, nówka sztuka, można powiedzieć, nieśmigana. Czerwony, zielony, taki bardziej troszkę wyrazisty. I może jeszcze wejdziemy sobie na górę. O, to tu widzicie, plandeka jest trochę też nowa, nie? Bo tamta była trochę stara, więc już sobie ogarnęliśmy już nową plandekę. No i co, nie spoko to powinno wyglądać, nie? Jak wygląda sprawa z naszymi tutaj hektarami właśnie, nie? Bo to nie pamiętam ile to jest w działce tej. Hektar 62, no także tam sporo by było, nie? O, ja tak przepraszam bardzo serdecznie, tak brzydko sobie wejdę tutaj. Tego nie było, jak coś robić mi cięcie gdzieś tam, nie? Jedziemy kombajnem teraz, nie? Jedziemy oczywiście kombajnem. No minus taki, żeby tu mógł być Krzychu i mógł nam pomóc trochę, nie? No ale... No, co zrobić, jak serwery się nie łączą, nie? Nawet damy sobie tak, może o. No i dobra, przystawka, którą widzicie też tutaj zamontowaną, jest to przystawka od Forge Rita, wypożyczona. Okazało się, że bardzo fajnie pasuje i nie trzeba za bardzo nic z niej zmieniać, także nam jak najbardziej też pasuje. No i spoko, ona ma tam chyba 4,5 metra z hakiem. Także póki nie ma samochodu, sobie pojedziemy oczywiście nią. Nie no, jak mam być 4?
no to VI Tracker, czyli to wiecie, ten czujnik ruchowy, o którym ciągle mówię wam tak cały czas, jest niesamowity. No zobaczcie, nie? Nic na głowie nie posiadam, mimo to głową ruszam i w grze to działa, nie? Piękna, piękna sprawa. Mapa to oczywiście Kolonia. Tak, bo to jest seria Podwórko Kolonisty. Właśnie teraz nagrywam odcinek na YouTube'a, więc tak to wygląda. Cześć VP mi Michalowski, Michałowi. Michalowski? Chyba tak, bo tam masz Xki. X, Xi, Michalowski. Chyba tak. Fajny nick na im w ogóle, nie? No, także super sprawa. Link oczywiście do Tobiego macie jak najbardziej wy na YouTubie w opisie, a na Twitchu macie go albo pod komendą wyślij Tobi, albo w banerku poniżej streama, także też zapraszam serdecznie do zapoznania się z ofertą. Macie też oczywiście tutaj z moim kodem ambasadora 5% zniżki, więc wydawałoby się to w sumie mało, ale no to no jest to ponad 60 zł, nie? Taniej, także warto sobie sprawdzić to, jak to tam u was będzie działać, nie? Dziękuję tutaj za follow, bardzo miło, też mi tutaj huchnęło. I dobra, więc tak, ja tylko sobie jeszcze tu chyba otworzę. A, otwarte jest, dobra, otwarte, więc jedziemy. Trzeba na zagrać. No aktualnie jest taki problem, że serwery farminga znowu nie działają, wiesz, i znowu nie mogę się połączyć z Krzychem. Miałby dzisiaj z nami Krzychu, ale musiał pojechać do Castoramy, tutaj w cudzysłowie oczywiście, no bo oczywiście nie mógł się połączyć ze mną, niestety. A szkoda, bo to są fajne kurcze odcinki, w których Krzychu mógłby być i no niestety nie możemy się łączyć tutaj na serwerze słabo, nie? A miał być też dzisiaj gra z widzami, no i jak na złość oczywiście nie zrobimy tego, nie? Więc też słabo, no ale no, nic nie poradzę, nie? Jest to właśnie nowa kukurydza, nowa tekstura kukurydzy, więc siedlisko może trochę być inne, ale mam nadzieję, że cała reszta tak najbardziej zadziała i okej. Więc, poczekajcie, może zrobimy sobie, wiecie co? Ja musiał tutaj na GPS-ie pojechać, bo w sumie nasza maszyna tutaj posiada GPS-a, nie? Więc żebyśmy nagrali sobie równo, to pojedziemy sobie tak, nie? Ja też może zrobię sobie coś w ten sposób, walnę wam jakiś fajny POV, żebyście mieli tutaj coś. No i proszę, tak sobie tutaj działamy z tym koszeniem. Całkiem nieźle to wygląda, ta kukurudza. No i też jestem ciekaw w ogóle plonu, jaki tu będzie. Jak na razie widzę, plon jest trochę słabszy niż w poprzednim roku, więc pytanie co tu się wydarzyło. Sorry. Jest azot chyba na trochę gorszym poziomie? No dziwne, mieliśmy azot tutaj w sumie idealnie ogarnięty, więc nie, może coś po prostu się mogą... Mogliśmy gdzieś tam zarobić w akcji. Aha, bo teraz jest wyłączony ten. O, teraz włączony. No, także taki plus, że mogę właśnie sobie tutaj bezpośrednio z wami sobie porozmawiać, a przy okazji coś tutaj pokosić i... No i super, nie? Ja mega się cieszę po prostu z tego Tobiego, że mogę sobie w końcu, wiecie, podziałać tak. Tak jak to powinno po prostu wyglądać fajnie, nie? Więc, no super sprawa. Super, super to jest rzecz, nie? Sorry, to będę się jarał bardzo długo, nie? No, więc co? Ogólnie, jak sami widzieliście też na samym początku odcinka, mieliśmy spory remont w chacie zrobiony, już tak właściwie prawie ogarnięty. Postaram się dla was zrobić taki myk, że na kolejny odcinek, to będzie pewnie już jakaś tam końcówka października, będziemy mieli już meble, nie? Bo meble trzeba wprowadzić, ogólnie będzie dużo zmian fajnych, będziemy właściwie totalnie przemeblowywać salon i kuchnię. Raczej przedpokój zostanie tak jak jest, tamten ten korytarz zostanie. Na pewno też zostanie podobny układ, jeżeli chodzi o ten ganeczek, tam w którym trzymamy buty i jakieś tam inne rzeczy. To będzie raczej podobnie, nie? Ale na pewno salon mocno przebudujemy i zobaczycie, że w końcu to będzie wyglądać tak jak powinno wyglądać, nie? Także naprawdę się cieszę. Mam szczerą nadzieję, że uda mi się też ten mod domu wydać tam od hubie, nie? Ale no zobaczymy też, kiedy to tam się sprawdzi, nie? Ej, mam w jedną stronę 42%, a myślę, że spokojnie dobiję do 50%. Jak nie, to będzie i tak spoko, bo będziemy mogli sobie już sypać. Także całkiem dobrze to wygląda. Siemanko, Kamil, witam serdecznie. No, dziś tak trochę nietypowo, bo właśnie nagrywam, robię live'a w sobotę, zwykle robię live'a od poniedziałku do piątku, a dziś miałem wolną sobotę, mówię, dobra, odpalę live'a, bo już kurczę, też tak nie chcę trochę tego traktować, tych streamów, jak takich, wiecie, typowe przychodzenie do roboty, nie? Tylko, o, przyjdę pogadam z ludźmi w sobotę i, co tu się wydarzyło? Chyba mi się header nie załączył. A nie, bo ja nie takich znam chyba, dobra. Nowy kumbeń. To Krzycha kumbeń, więc wiecie, ja to trochę nie ogarniam tego tematu, nie? No, jedziemy. Proszę pana.
No i fajnie. Pijany? No może tak, hutnik. Może i pijany, nie? Odnośnie jeszcze inwestycji kolejnych, jakie tutaj będziemy działać. Jak widzicie, na koncie mamy bardzo mało pieniędzy, ale to też jakby tak, że nie zapłaciliśmy jeszcze. To nie jest dlatego, że zapłaciliśmy za roboty już panom, którzy nam remontują chatę. Tylko to jest po prostu efekt tego, że remontowaliśmy trochę sprzęty. Lekutko tam gdzieś tankowaliśmy, robiliśmy sobie serwis, no i dlatego mamy teraz tyle na koncie. Myślę, że cena się na pewno zmieni. Na pewno się nam zmieni cena po tych żniwach tutaj kukurydzianych. Bo kasę, którą jakby sprzedamy, znaczy nie kasę, zboże, które sprzedamy, da nam pieniądze na właśnie ten remont domu. Także no potrzebujemy tego trochę sporo, jak nie to tam jeszcze zostało troszkę tam gdzieś serów, jakiejś tej mąki wyprodukowanej już na naszym, w naszym młynie. Więc trochę tego jest, no jeszcze zawsze tam zboże leży trochę w silosach, dlatego też kasę, którą właśnie tutaj zgromadzimy, jak mówię, pewnie przeznaczymy na ten remont. A przypomnę też, że na wiosnę już prawdopodobnie zobaczycie gotowy projekt obiektu nowego, który będzie na GOSPO, w sensie obiektu, no można powiedzieć obiektu, bo to jest dosyć spory budynek, ale będzie to projekt garażu, który będzie u nas sobie już tak stał, no myślę, że do końca na pewno tego save'a, tej rozgrywki. Ewentualnie można jeszcze podać, podremontujemy, ale to tak w sensie ocieplimy, bo on będzie na razie w samych pustakach po prostu, ale to będzie coś fajnego, bo teraz układ GOSP nam się troszeczkę zmieni, nie jakoś tak znacznie, ale troszeczkę bardziej otworzy nam się pewnie gospodarka. Też za sprawą oczywiście tego, że nam się spaliła tamta stodoła i ten garaż. No, ubolewamy, mimo to jednak kasy za to wzięliśmy fajną. Szkoda, że mamy mniej krów po prostu, więc też słabo. A w przyszłym też roku, jak mówię, chcemy mocno działać z tą cukrownią. Krzysiek? Halo, halo? Halo? Wjechałeś na wieś, mi się wydaje? Tak, chyba ten, coś łapie. O, dobra. Ten no łapił, dobrze. No to git. Jak coś, ja właśnie ten, coś zacząłem kosić już, nie? Więc jak tam przyjedziesz najwyżej, to słuchaj, to mógłbyś wziąć talerzówkę i pojechać na to pole, gdzie było kukurydzy tam na poprzednim polu, wiesz? Spoko, spoko. No, to tam, jak coś, to tyle można było zrobić, bo w sumie to na razie nie ma nic do ogarniania za bardzo, nie? O, czekaj, mi się bateria w Kodaku skończyła. Dajcie mi sekundkę. Dobra, Krzysztof już do sobie tutaj za chwilkę do nas dołączy pewnie, albo wiesz, czy ja w sumie mógłbym ten, no nie, bo musiałbym mieć drugi komyć, trzeba dawać tutaj. Ale w dwóch by się to w sumie ten, ogarnęli. Albo może wiesz co, Krzysztof? Drugi kombajn nie ma tego przecież, nie? Przystawki nie ma. Wiesz co, może ja zadzwonię do sąsiada i zaraz to może do mnie dojedziesz kombajnem, co? To byśmy te we dwóch sobie podziałali. Spoko. No, myślę, że tak będzie w porządku. Ja tu zaraz tylko wybiorę sobie z listy to, co mi potrzeba. Niech mi tutaj tylko zamówi. A tam się taki sam w sumie. Niechaj będzie. Gdzieś coś pod Deutschwara? Coś takiego by było, tylko u nas nasz jest trochę inny? Nie, taki sam by był. Dobra. Proszę wtedy. Więc jak ktoś to bierz maszynę i przyjeżdżaj, nie? O, no i jeszcze Krzysiek. Ja już tutaj na GOSPO wjeżdżam. Dobra. Także Krzysiek tam już sobie dołączy za chwilkę, to będziemy sobie wydłukosić. To może byśmy właśnie te pole dzisiaj pokonali i sprzedali to zboże, które tutaj będzie. A co dzisiaj takie, może trochę dłuższy odcineczek, nie? Nie ma co. Tego tutaj tak trochę będzie, także jeszcze Krzysiek dojedzie, to już w ogóle fajnie. Bo będziemy sobie mogli działać trochę na większą skalę, nie? Okej. Dobra, fajowo. Jak coś wyłączyłem to ugniatanie, żeby tam nas to już nie ten. Bo wcześniej był jakiś problem chyba z tym ugniataniem, nie? Nie wiem. Coś tam chyba. A nie, to z tym nie ugniataniem, tylko z czym innym było. No ale mniejsza, dobra. Może tak zrobię. Na razie puśćcie pana. Niech sobie jedzie sam na auto GPS-ie. Siądę sobie te 16. I sobie zajedziemy tam, nie? Na to pole, żeby już. Okej. Tylko właśnie problem jest z tym, żeby się z tym złamać. A dobra, to sobie tutaj stanę. Ta strona niech sobie stoi. Akurat będzie pod koniec przejazdu wysypanie. Dobra, czekajcie, teraz trzeba pójść. O Jezus. Pobiegniemy sobie do naszego koibajnu. Właśnie, co ktoś napisał, że Riot masz błąd w tytule, bo tam był nowy koiban, a nie kombajn. Oczywiście tak miało być, jak ktoś ludzie, także się nie martwcie o to. Dobra. O, dzięki bardzo serdecznie, już tutaj jestem. O, to trochę tam chyba coś nie docięte. A nie, dobrze, docięte wszystko. I fajnie. Czemu się kierownica nie opuściła dla niego? A. Może już działa.
Jak tam, ktoś już w trasie? No właśnie wyjeżdżam z gospa tym kombajnem. A, nie? Dobra. I ej, ta brama teraz spoko, jest nie taka szeroka, nie? No. W końcu spoko, jakoś idzie sobie ten, idzie sobie tam jakoś fajnie wyjechać, a nie jak wcześniej miesiący zawsze problem, a tu tam, nie? A teraz szeroka brama, super, sprawa się fajnie wyjeżdża, nie? Więc to jest też spoko. Ogólnie jak coś tak myślę, że tu, no, zbiornik na jeden przejście w kółko będzie, nie? U mnie przynajmniej tak było, prawie zbiornik, także jak ty wierzysz, to myślę też powinno być okej, nie? Tam masz trochę mniejszy zbiornik. Ale dobra, jakoś tam, jakoś poradzimy, nie? No, no spokojnie. Nie powinno być problemu. Pytanko teraz na miniaturkę walne. Czy kukurydzę, czy coś innego? Pomyślimy jeszcze na tym, co tam dać, nie? No. No, dobra tam. Więc, a mam pomysł chyba, co możemy zrobić. A nie, może to głupi pomysł? A mam pomysł, co możemy zrobić. Można, tak coś, dobra. Nieważne. Ja to burzę mózgów w głowie mam. Zachodzi u mnie, nie? Wiesz co, Krzychu? Albo dobra, nie, albo nieważne. Nie. Albo może niech będzie tak. Jakbyś mógł, to wiecie o drugi istotny, jak będziesz wreszcie na tym, dobra? Spoko. To ja sobie zjadę i zaraz zrobię tam zdjęcie fajne, bo tak widzę, że będzie spoko tam to wyglądać, nie? Tak, ludzie, zróbmy chwilowe cięcie, dobra? Ja zaraz wrócę, tylko my sobie tutaj fajnie miniaturkę, żeby po prostu coś było ciekawego, okej? Okay? Także zaraz wracamy. Dobra, słuchajcie, Krzysiek dojechał już do mnie, nie wiem, czy w zerku go zobaczę, ale chyba... chyba nie. Jak każdym razie jest z tyłu za mną już i tu sobie jedzie. Ej, ale fajnie wyszedł ten kolorek z tego, nie? Nawet spasowany ze tego Dodge Fara. No. No bo tam w sumie wybrałem taki domyślny. Myślałem, że ten Dodge Far tutaj trochę innego koloru jest, nie? Ale jest w miarę okej, okay, także spoko. Ej, w sumie się mogłem wysypać, nie? No ale trudno. Mogłem się wysypać, no. Nie przemyślałem tej sprawy. No dobra, trudno. No się trochę jeszcze pojeździmy, żeby tego same koszenie było. Ale i tak też zrobimy sobie, nie? To tam sobie staniemy maszyną. Gdzieś na końcu poletka. No a to ślisko mega daje. Kurde, to jest fajna sprawa, nie? Fajna sprawa to jest. Także całkiem spoko. No właśnie, to jest trochę słaby polski Patryk, nie? Że jest kukurydza taka zielona, znaczy żółta, a ślisko jest takie jedno. Ale nie możesz dać dwóch różnych typów jakby ślisko, nie? Zresztą kukurydza w farmingu zrobiona w taki sposób, że największe stadium te do korzenia na kiszonkę ma taką samą teksturę na samym spodzie, co żółta, nie? Żeby właśnie zawsze tak samo wyglądało ślisko. Tu ślisko jest stosowane tylko i wyłącznie pod taką kiszonkę tak naprawdę, a już nie pod takie koszenie, jak my teraz robimy. No i to jest trochę słabe, nie? No ale nie ma chyba takiej możliwości, że ślisko w jakiś sposób jest, wiesz, definiowane, nie? Ziemia karmi, ziemia odda, każdy kęs. Cześć, chłopcze, witam. No, tak jest kolonistyczny, to jest racja. Także, jakoś to nawet wychodzi. Jak tam się kosi. Ja za chwilkę na Krzychu miał fulla, nie? Mam 90... Ja mam 41-42%. Ja mam 96%. Możliwe, że będą się odjechać na drugą stronę. Znaczy się po prostu obrócę, wiesz? No, będę miał stówę za chwilę. I też się obrócę, tutaj dokończysz swoim, wykosić mi, okej? Okay? Żeby było równo i obrócisz się, dobra? To ja będę się zaraz rozsypał. A ja cofnę się do tego, do 16. Gdzie ona jest? O, tutaj. Patrz, jeden przejazd, mam 52%. No to spoko. No. Tylko tam jest z drugiej strony trochę słabsza klasa gleby, nie? Chyba. No, okay. Więc tam możliwe, że będę się akurat stówę, nie? Nie. Ale sobie wziąłem maszynę. Ale 16 chyba powinna targnąć taki sprzęt, nie? Chyba nie ma jakiegoś tam problemu specjalnie z tym. Co? No tak, powinno. No, a jakieś tam sobie w miarę radzi ta maszyna. Światełkami wam zamrugam. Fajnie. No, minus taki, minus. Właśnie szkoda, że trochę ta szesanska, że będzie odjeżdżać. No, ale tak naprawdę mi się ogólnie mega przyjemnie jeździ. Fajnie się w niej czuję i w ogóle jest super. Ale wiecie, no, gdzieś tam trzeba niedługo się będzie po prostu z nią żegnać, tak samo jak z Torkiem. No, bo jak wiecie, idziemy troszkę w większe obszarnictwo, te sprzęty będą trochę większe. No i też... chcemy już trochę coś tam więcej robić, nie? Ej, jak coś, to zjedźcie od tej strony teraz. Albo dobra, w sumie możesz tam dojechać, to ja pojadę z drugiej strony. Wysypałeś się, czy nie? Nie. To może weź się wysyp, bo jak ci zabraknie, to trochę słabo tak jeździć drugi raz, nie? 62%, no w sumie. No, to dawaj, wysyp się tutaj. O, to w sumie od razu podjedź tędy, tą stroną, którą jedziesz, nie? W sensie, jakbyś jechał, tak wiesz, jakbyś kosił już, czy nie? Spoko. To myślę, że powinieneś akurat za rurę złapać i będzie git. U mnie tam się trochę dłużej wysypuje, ale myślę, że nie będzie też jakoś z tym problemu.
Bo tak można zrobić miniaturkę. Dawno takie miniaturki nie robiłem. Poczekajcie, to może być nawet ciekawe. O, i ksiądz zaraz sobie podjedzie. Patrz, jaka ładna, elegancka miniaturka będzie. Jedź, 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 no. Patrz, jaka miniatura, proszę bardzo. Jeszcze może włączę sobie ten, takie te fajne chmurki dodatkowe, nie wiem czy ludzie wiecie co mi chodzi, ale one są spoczko, nie? O, cyk, fuch, może jeszcze jakąś tam giełkę zaaplikujemy. A, miełka nie da rady, no to trudno. O, dobra. I git. Nigdy takich miniaturek nie robiłem, nie? Zwykle właśnie jakieś tam prace w polu od razu, a tutaj tak... a tutaj tak wiecie, od razu zrobiliśmy sobie... taką. Na odcinku. Na odcinku, no. Więc było cięcie, miniaturki niepotrzebne i zresztą to jest lepsze imo. Ciekawe jak to wygląda właśnie sprawa z tym zbożem, już zasypane jest, nie? W ogóle ja mega szanuję autora tego kombajnu za to, że zrobił taki właśnie fajny, długi wysyp, nie? To jest coś, co faktycznie urealnia grę i w ogóle uwierzcie mi, że takie głupotki jak animacje właśnie powinny być jak najdłużej... jak najbardziej odwlekane w czasie, nie? Bo zobaczcie, że na przykład wysypywanie z przyczepy za pomocą sypu do silosa jest trwa mega długo, nie? A jednak wiecie, to trwa kilkanaście minut, nie? Żeby wysypać taką przyczepę, wiecie, jak macie malutki koszt zasypowy, nie? Więc z sypem powinno bardzo wolno lecieć, nie? Tak mi się przynajmniej wydaje. A na przykład burtą z tyłu szybciej, no i burtą z boku jeszcze szybciej, bo jest większa powierzchnia do tego wysypu, nie? I tak samo uważam, że powinien mieć te wszystkie te żmiki, które gdzieś tam też działają w kombajnach, że powinien mieć te właśnie długie te animacje, żeby spokojnie można było sobie tak to, wiecie, działać, nie? Z tym, że to jakiś tam czas trwa. Pamiętam, że do Farminga 19 na przykład kiedyś miałem przyjemność testować taką prasę Sipme, która działa jak zwykła prasa, miała tylko zmienioną teksturę belek, ale i zamiast tam właśnie siatki, były sznurki. I wyobraźcie sobie to, że jak się klikało Y, żeby oczywiście wyładować belkę, to animacja była tak długo odwleczona w czasie, że miało to symulować owijanie sznurka wokół tego materiału, który w środku, nie? Słomy czy tam siana, nie? I to było mega dobre, bo trzeba było poczekać jakieś 15 sekund albo 20 sekund nawet na to, żeby ta belka się w ogóle wypluła, nie? Więc wiecie, szło, maszyna tam pikała sama i ta wiesz, animacja była bardzo fajne to było, nie? Więc taki protip dla osób, które powiedzmy teraz robią coś do farminga, że to było fajne i można takie rzeczy robić, nie? To są głupie rzeczy, a mega fajnie urealniają gierkę, nie? Więc czemu by nie? No, więc nie wiem na przykład jak to wygląda z silosami. Czy silosy chyba też mogą wysypać, nie? Tak trochę wolniej. Ja akurat żadnych silosów chyba do farminga nie wydałem. Ale jakbym coś robił, to na pewno bym takie coś ogarnął sobie. No i zobacz Krzychu, mamy 37 minut odcinka, a my już tutaj mamy fajnie pole tylko skoczone. No. Jak coś, to ja już chyba pojadę tamtą stronę, to będziemy mieli na fulla, nie? Albo w sumie jedźmy oboje, to szybciej zawsze się wykosi, nie? No. Co tam jakąś grzywę zostawiłeś sobie taką? Nie, tu omijaki jakieś miałeś, krzywy, że szkosił, widzę. Tak? A to może pracownik no. Był, wiesz? Bo ja sobie na tym jadę, na GPS-ie. No właśnie też mam teraz GPS-a i ten. Tak, Halunek jest nagrywany odcineczek, oczywiście, że tak. No. Także, zresztą widać po banerkach, nie? Że masz tam już nade mną w ogóle jest udostępni film. Zostawisz suba i takie rzeczy, nie? Jest trochę to inaczej porobiłem sobie pod odcinki, żeby nie było tak samo, nie? O, tak sobie trochę zmienię to. To pozdrę ty? A, proszę pozdrawić. Widzę od tutaj. Widz pozdrawia, proszę bardzo. Okej, okay, dobra. Tutti. A właśnie ty, Krzychu. Bo my teraz naprawdę mocne bambry będziemy w tym sezonie. Zobacz, wiesz, remont chaty, nie? No. Cukrownia będzie rybana. Nowy budynek na gospie. Pewnie jakąś ciewiatę się dostawi, zapewne. No i jeszcze to, że wymienimy sobie... Co mam teraz plany wymienić? Rocznik do rzutnik, no. Gnojowice. No. I jeszcze przecież prasę mamy teraz nową kupić, nie? No też. Ale to oddaję, wam mówię, ludzie. To tak, ten sezon i się jaram jak gubi po prostu, bo to jest tylko kupowanie czegoś do jakiejś gierki, nie? Ale uwierzcie mi, że naprawdę mi się fajnie gra, kiedy ja czuję cel w tym farmingu i dlatego ta seria już zrobiła no, ponad 150 odcinków, nie? Bo to jest chyba, jakoś by nie było 150 któryś odcinek, nie? Które nagrywamy. Także to jest fajna właśnie rzecz. Mimo tam, że się śmiejecie dzisiaj na przykład z tym kiblem, nie? Że a kibel, haha, ale aktor, nie? Dlatego tam z tym Oscarem było nawiązanie.
to jednak bardzo fajnie wyszło to. Bo dzięki takim głupim zachowaniom, takim boomerskim, może trochę cringe'owym wstawkom, ta seria w jakiś tam sposób się nie nudzi, nie? I ma sens, więc może teraz trochę te gdzieś tam spadły nasze te wyświetlenia tej serii, ale to ze sprawy myślę tego, że po prostu nic nie było ciekawego dodawane, nie? Więc jak teraz trochę tam się coś się ciekawszego dzieje, no to już trochę to lepiej wygląda zawsze, nie? Także też to zawsze fajnie. Ej, wiesz co, ja sobie pojadę i zacznę to wysypać, a ty dokończ to i pozbieram jajki, dobra? Bo zanim ja się wysypię, to wiesz. Przód już jest pełny? Tak. O, panie. Po ile jest tego kukurydza? Zaraz sobie sprawdzę tutaj w tym, jak będę wysypać. Bo w sumie jestem ciekaw, ile za kukurydzy nas tutaj wołają. No i też ciekawe, gdzie. Zboża, tak jest. I sojka, kukurydza. Aktualnie jest na osadzie prawie 900, ale na PGR jest po 803. Najlepsza cena kiedy będzie? W czerwcu, będzie 1500. Ty, jak my sprzedamy to teraz po tyle, trochę słabo, nie? A w grudniu będzie koło... Ty, to my nie też nie sprzedamy tego jednak. Teraz. No jest strasznie mało. Ocenię, chłopcie, ocenię jak najbardziej. No. Ale nie mamy gdzie tego trzymać, tak musi to sprzedać przecież. No tam, nie, gdzie? Chyba już na ziemi, a nie. No na ziemi też nie. No nie, to by się to sprzedać w takim razie, no nie ma co tutaj mówić. Fajnie, pojechał po mijaki, zrobić, a tu zostawi jednego. Nie, to by się to sprzedać w takim razie, wiecie, nie mam gdzie tego trzymać, nie? To też kiepsko trochę. No trudno, to sprzedamy po prostu, nie? Zostałem jeszcze tutaj tona jeszcze do wysypania. Także okej. Okay. Pytacie też ludzie mnie... A! Pytacie też ludzie, jak się nazywa ta modyfikacja na to, że mam teraz te kilogramy zamiast litrów. To jest jakieś... Ktoś z was na czacie może pamięta, jak się ten modzik nazywa? Cześć byczek. Na klepisko wysyp? No nie, na klepisko... No gdzie wysypię, nie? Mam gdzie tego wysypywać, nie? Wszystkie już tam budynki jakby nie było troszkę przepadły, nie? Jakieś aktualne, te, które gdzieś mogą sypać. A teraz nie ma nic, nie? Więc też tak słabiutko trochę. Dobra, pojedziemy sobie na PGR takim, że sprzedamy to. Już chyba do siebie jadę jak coś, nie? Tam by został rurę. Spoko. A, no jak skończysz, to możesz, jak zrobisz wszystko, to możesz zjechać kombajnami, nie? No tak, nie. Więc git. Ej, to fajnie, to już nagramy ten kolejny odcinek. A nie, czekaj, przecież musimy teraz załadować ten. No, to znowu będzie problem z łączeniem. No ja, no. No, ale mimo to, gdyby nie ty, mi tak odcinek tego pola nie skończył. Także dzięki Krzychowi tutaj mamy fajnie skończony odcineczek. Znaczy, zyskałem fajnie skończoną pracę na odcineczku, nie? Cześć, Michałowix, witam serdecznie. A ja tu dziś 4 na godzinę, nie? Aż się maska telepie. Dobra, noga na hamulec. Już podjeżdżam. Ty, no bo faktycznie jakbyśmy mieli to... Jest aktualnie 25 tysięcy... O, full? Już? Tak. Okej. Okay. Jakbyśmy to sprzedali w sumie... No nie wiem, ile to będzie w litrach, nie? Bo to najgorsze, że nam pokazuje cenę za litry na skupia, to i tak... Mało gram na kilogramach, nie? Więc też tak średnio trochę momentami się złapać w tym. Znaczy połapać. No ale trudno już, nie? Więc powiedzmy, że mamy tam 21 tysięcy litrów jest na przedniej, nie? Tak. Mamy to gdzieś w litrach masz podane? Tu ile by było? Będzie z połowa? Nie. Może będzie z pół, nie? Tam. A może pół będzie. No to powiedzmy, że mamy około 300 tysięcy litrów tej kukurydzy. No to sprzedamy teraz to za jakieś 27 tysięcy, 26-27 tysięcy. A wtedy byśmy sprzedali to za jakieś 45. Kurde. Wiem, Krzychu. Plan deker rozłożymy. Co? O, można, ale gdzie? Nie wiem, na gospodarstwie. Rozłożyłem plan deker bliska. No, rozłożymy plan dekę i tam wysypiemy, bo normalnie nie ma gdzie tego sypać, nie? Po prostu. No nie ma. Nie no, hit. No tak, a za dużo stracimy, a wystarczy poczekać tylko kilka miesięcy, nie? Dwie no tak. Plan deki, a może i dwie, no zobaczymy jak będzie, nie? Zobaczymy jak tam to wyjdzie. Dobra, to czekajcie, najpierw zajdziemy sobie na gospodarstwo. Ty, w ogóle mamy kasę na plan deki jakąś? No, a ile kosztuje plandeka? Ile plandeki kosztują? Nie wiem. Ktoś z was wie może, ile te plandeki kosztują? Bo już zapomniałem.
tak patrzę, to nasza kukurydza, ale przecież to nie nasze pole, także... Po 5 stów. A, to starczy. No, to dobrze. No to git. No to sobie wysypiemy na planeki, no nie ma rady, nie? Potem sobie jakoś to zbierzemy łyżką i wysypiemy, nie? No bo kurczę, trochę słabo tak stracić dosłownie tyle. A po ile teraz jest? Po 800, tak? I teraz jesteśmy w październiku. Zobaczcie, jak cena skacze w grudniu, nie? No to jest bardzo dużo jednak. O, to może zrobilibyśmy jednak ten odcinek zimowy z załadunkiem jakimś takim. Można, można. No, to byłoby coś ciekawego, bo zawsze tak wiecie. Odcinki zimowe trochę pomijamy. Bo można jakiś taki jeden zimowy w grudniu zrobić, teraz by się przydawał parę palet i tak dalej, nie? Dobra, to czekajcie, zaraz tutaj... O, tak sobie tutaj wjadę na go uspo. No, szerszy wjazd to jest coś pięknego, nie? Dobra, dajcie mi chwileczkę, rozumiem, króciutkie cięcie, ja tutaj tylko skoczę po plandeki do sklepu, albo może... No, do sklepu nie skoczę, gdzieś tutaj sobie wysypiemy. Raczej na zimę to można nawet tu gdzieś wysypać, nie? Przecież tu nie będzie z tym problemu. No, ale już tu się wysypie tutaj, powiedzmy, nie? I ludzie, wracamy ponownie do was już jak coś. I co, będziemy sobie to wysypywać. Dwie plandeki tak rozłożyłem. Może krzywo, może nie, ale zawsze coś tam lepiej tak, żeby to było, niż wiecie. Ej, ale to jest naprawdę fajne, bo w końcu tych plandek używam tak, jakbym chciał używać, nie? Jak chcesz krzywo, to możesz tamto użyć jeszcze tej. Do wysypania, nie? A, czekaj, bo tu jest na tym ustawione. Na sypie, nie? A, trzeba to na tył dać po prostu. Więc damy sobie na tył. Okej. To też na lewo może wysypać? Nie, dobra, damy sobie na tył. Damy sobie na tył. Wszystko już ładnie tu się wysypywało. Jakoś tak o będzie ładnie tu się wysypie. Gdzieś tam trochę tego. O, czekajcie, starczy na razie. Cofnijmy się też tam, nie? Skąd ta przyczepa? No, mam od hubie, nie? Jak zwykle. Jak wszystko co mamy. Tu troszkę się wysypie i będzie fajnie to wyglądać, nie? No i dobra, mam jedną przyczepkę. Sobie odjedziemy od razu z tym. Jest jakiś wolny ciągnik, który stoi luzem, czy nie ma nic? Chyba nie ma nic. To trudno. Nie. To sobie przyczepię, odczepię sobie tutaj. O, dzisiaj długi odcinek, kurczę, no ale widzicie. No trochę tam roboty jednak z tym jest, więc jeżeli ktoś dotrwał do końca, napiszcie hashtag kukurydza przez kuku. Nie, że ku, tylko Q, koło W na klawiaturze. I wam dam serducha, nie? Będzie wtedy ten. Będę wiedział, kto do końca dotrwał, nie? No Ursus nie jest modhaba, no Ursus nie, akurat nie. Ursus nie jest modhaba, ale to dlatego, że jest od takiego, wiesz, że powiem kolegi po fachu, nie? na prawo sobie wysypmy tutaj, nie? Żeby to jakoś ładnie też sobie leżało. O, nie tak. Dobra, o, trochę mi tam wysypały się. Trzeba trochę podsypać to krzywo ten. A, to już wysypie się całe. Dobra. No, więc mamy to fajnie. Może to jeszcze się nic nie stanie. My też postaramy się tego plandeką inną przykryć. Tego na trochę się niech tam wysuszy. O, Krzychu wjechał już kombajnem. No, także słuchajcie bliska. Dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że wam się ten odcinek spodobał, że wpadniecie na kolejne odcinki z naszej serii. No i co? I że kurczę. Na streamy też wpadniecie, nie? Dobra, dzięki za wszystko. Na razie, trzymajcie się. No i cześć, pozdro. Do zobaczyska.